Ostatnio, znaczy się prawie 2 miesiące temu, wrzuciłem na mojego Discorda ogłoszenie o nowym kanale tekstowym, w którym to widzowie dają mi najgłupsze pomysły na film. Oprócz takich, które były bardzo, ale to bardzo głupie, znalazłem kilka perełek, a w tym filmie wykonam 20 najgłupszych pomysłów od widzów na film. Zacznijmy więc od pierwszego z nich, a za zadanie miałem zalać Nether wodą. Jak wiadomo, Netheru od tak nie da rady zalać wodą, więc posłużyłem się niezawodnym wujkiem Google i natrafiłem na film tego ziomka. Tylko problem był taki, że on to robił po prostu za długo. A ja na wszystkie zadania mam 24 godziny, więc czas mnie gonił. Szukałem po YouTubie, aż w końcu znalazłem najprostszy sposób. Do wykonania tego bugu potrzebowałem świecących porostów, lawy i wersji 21W03A, w której to występował taki błąd. A mowa tutaj o błędzie, który polegał na umieszczeniu świecących porostów w lawie w Netherze, która zamieniała się w wodę. Więc odpaliłem najzwyklejszy launcher do Minecrafta, znalazłem tego snapshota i odpaliłem grę. Podczas odpalania gry zadawałem sobie pytania, a co jeśli się nie uda? A co jeśli spali mi się komputer? A co jeśli po skończeniu szkoły nie wyciągnąłem kanapki z plecaka? Albo co gorsza, co jeśli okaże się, że wcale nie jestem taki przystojny? No może bez tego ostatniego. Ale to jest brzydkie. Chwilę po tym skopałem drewno, zrobiłem narzędzia, skopałem kamień i zrobiłem kamienne tulsy. Dobra, musimy teraz pójść do kopalni. Stawiam, że gdzieś tam pewnie będzie. Stawiam, bo to ustawiłem. Hehehe. Chodźcie rybki, przydacie mi się. Chwilę później płynąłem do brzegu, wykopałem węgiel, przepalałem rybki i znalazłem jaskinię. Mamy jaskinię! Okej, nara. Au. Mamy żelazo! A! Dobra. Szybko, szybko. Nara. Podczas gdy kopałem żelazo, zostałem zaatakowany przez drillowca z Poznani. Au. Spadduwa. Następnie polowałem na rybki, wykopałem kolejne żelazo, zrobiłem nożyce i zbrojkę, polowałem na świnki i zrobiłem sobie spawn pointa. Mamy jakąś jaskinię i mam nadzieję, że znajdziemy w niej lawabulkę, ale z tego... O kurde, dobra, mamy! Mineshaft! Ale zanim zrobię portal do Netheru, to musiałem znaleźć świecące porosty. O, są! Mamy to. Ej, tutaj też były. Po prostu trzeba lepiej patrzeć, ja jestem ślepy jak kura. Nie myśląc długo, a w sumie to ja prawie wcale nie myślę, zrobiłem portal do Netheru. Jestem dzbanem. Oglądacie dzbana. Znaczy się, teraz zrobiłem portal do Netheru. Mamy to. Wchodzimy. Gdyby ktoś się zastanawiał, skąd mam zapalniczkę, to chwilę wcześniej byłem po flint. Dobra, jestem na 44 poziomie i nic się tu nie dzieje. Słyszę lawę po lewej. Mamy lawę. Gdzie my trafiliśmy? Wyjdźmy na powierzchnię. Patrzcie, wodę wylewam. Bierzmy sobie lawę. Obudujmy sobie ją. I... Co? To serio działa? Normalnie możemy tutaj... Nie, nie gadaj. Weźmy sobie ją tutaj. Ach! Co jest? Ej, byłem święcie przekonany, że to jest fejkiem, nie? I tym sposobem zaliczyliśmy pierwsze zadanie, więc oglądaj do końca, bo na następnym wyzwaniu będę skakał z wieżowca do szklanki wody. Bedwars, ale bijesz się tylko narzędziami. W sumie sobie to trochę utrudnię i zagram 1v1 z Sagim, a jeśli przegram, to robię salto. W sumie to fikołka, bo salta nie umiem. Ale nie muszę ci go mówić, że przegrasz. Nie, no może wygrasz. Ja w Bedwarsy grałem 3 lata temu. No, co to się robiło, ty? A takie tam wiesz, chodziło się po mapie. Dobra? No już słyszę, że idziesz. Staram się. Ej, laguje mi, a bo to jest na 1.8, a jestem na 1.19 i przez to, wiesz, buguje mi się wersja. Serio? No. Ale nie wiedziałem. A na jakiej wersji ty jesteś? 1.8. No właśnie, masz przewagę dzięki temu. Ale za to mam utrudnienie, bo muszę cię bić tym, siekierą. Nie, ja przez cały czas będę szukał wymówek. No dobra, tak też może być. Gdzie ty jesteś? Oglądałeś Teletubisie w ogóle, stary? No, może jak miałem 5 lat. Okej. Ja też, ja miałem na kasetach w ogóle. I w sumie zawsze się bałem tego odkurzacza z Teletubisiów. Czemu zniszczyłeś mi łóżko? No, czemu nie? Dobra, niech ci będzie. Niech ci będzie. Czemu bałeś się odkurzacza? Stary, nie wiem, no. Byłem dzieckiem, bałem się. Nie skupiaj się na grze. No kurde. Ej, myślałem, że tego nie odbiję, nie? Tak się da? O nie, no i co z tego, że masz tylko narzędzia, jak to jest walka taka? To jest walka na śmierć i życie. Boże. Łe! No nie! Co? Dobra. Lecę. Przejdź jedną kratkę. Kurde, no nie wiem, czy dam radę. Nie mrygajcie, idę. To chyba już. Idziemy jak burza, ponieważ mamy zaliczone kolejne zadanie. Zrób waterskilla z zamkniętymi oczami. No dobra. Ale żeby uprzykrzyć sobie to wyzwanie, to jeżeli mi się nie uda, to będę musiał zjeść cebulę. Tak więc musiałem zasłonić sobie oczy i nie pytajcie, czemu mam papier toaletowy obok komputera, dobra? Nic nie widzę. Lecę. Zrobiłem! W sumie to nawet i dobrze, bo ja nie lubię cebuli. Ej, ale tak serio, musicie mi przyznać, że nawet z papierem na głowie jestem fest przystojny, co? Znaczy się, zaliczamy kolejne zadanie, a teraz nie graj w Minecraft. No dobra, chyba nic się nie stanie. Na samym początku nic dziwnego się nie działo. Nadal byłem przystojny, ale chwilę później zaczęły pojawiać się dziwne rzeczy, a nawet się duplikowały. A żeby tego było mało, siedząc przy komputerze dostałem wiadomość od dziewczyny, że ze mną zrywa. Więc chyba złamałem jakiś węzeł świetlny, który łączył wszystkie światy w jeden, dlatego na szybko cofnąłem usunięcie Minecrafta i wszystko wróciło do normy. A kolejne zadanie to zniszcz Bedrock. Oczywiście Bedrocka tak się nie zniszczy, ale ja chcę wam udowodnić, że nie zawsze należy się poddawać i że trzeba tworzyć swoje ścieżki w życiu, często idąc pod prąd. Ale jestem motywacyjnym coachem. Na samym początku poszukałem informacji w internecie i znalazłem prosty poradnik, z którego postanowiłem skorzystać, więc zbudowałem specjalistyczną machinę do zniszczenia Bedrocka i rozpocząłem wyzwanie. Dobra, i jesteśmy w stanie to zrobić. Nie! Zróbmy to jeszcze raz. No niestety. Zróbmy to jeszcze raz. Schowajmy się, bo dobra, inaczej. Dawaj, dawaj, proszę! No nie. Coś robię źle! Dawaj, dawaj, dawaj! Udało się! Zniszczyliśmy Bedrock! Mamy to! To było łatwe, ale teraz mam za zadanie nie oddychać przez całą grę. Kop się pod siebie, to się kopmy. Tak sobie kopię i kopię. Nic się nie dzieje. W ogóle jest taka zasada w Minecrafcie, że niby jak się kopiecie w dół... Bedwars bez wełny, ale jeśli przegrasz, to musisz do kogoś zadzwonić i powiedzieć, że jesteś gejem. No dobra, ale tak w ogóle to mam do was krótką sprawę. Wykorzystując chwilkę przerwy, to za 30 minutek na moim drugim kanale Assassinek wleci kilkugodzinny maraton filmów z Bedwars, który ma za zadanie przypomnieć innym i w sumie mi też, jak to kiedyś było. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam was na drugi kanał, a teraz już nie przedłużam. To zadanie już robiłem, wiem jak to się robi. Jest to banalnie proste. Nikt do mnie nie idzie? Nikt do mnie nie idzie na razie, okej. Najszybciej chyba zdobędziemy TNT. Wezmę sobie jeszcze drabinki, bo to się przyda. Mamy TNT, ale poczekajmy może jeszcze na Fireballa. Dobra, więc teraz tak. Cyk. Cyk. Okej, żyję. Ej! Gościu! No co ty? Nara. Szybko human itemy, okej. Dobra, trzeba go na dystans. Trzeba go zdystansować! No. Ej! Łajzo, ty najgorsza! Halo? Stary? Jestem gejem. Ty, stary, ja też, co jest? Tyle razy, ile zginiesz na Bedwars, tyle sekund stoisz na rękach. Przyznajemy się, kto gra na makro. Ja. Ciekawe, czy zaraz zostanę bana. Report XD. Dobra, dziękujemy. O, żyje. Dobra, szybko trzeba za tym gościem lecieć. Nara. Nara. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Szybko. Szybko akcja. Nara. Pan różowy jest. Oczywiście, że jest. I ma żelazny miecz. Ale i tak mnie to nie powstrzyma. Dawaj, mamy to. Swoją drogą pamiętajcie, żeby używać kodu Assassinek. Wtedy jesteście mega świerami. Dobra, na razie mamy 1 sekundę, więc nie ma jeszcze tragedii. Gdzie będzie ten ostatni ziomal? Aha, wygrałem. Mam nadzieję, że się nie zabije. O, mamy to! Zaliczamy kolejne, czyli 10. wyzwanie tego filmu, więc oglądaj do końca, aby nie przegapić kolejnych chorych wyzwań, a na chwilę wracając do akcji nagrywania z panem Hołownią, niestety nadal nie ma odpowiedzi, dlatego zróbmy ostatnią próbę i kto może, niech napisze do pana Szymona Hołowni, czy nagra ze mną film. Jest to dla mnie mega ważne, ponieważ mam mega mocny pomysł na materiał. A tymczasem zagraj na wersji Prima Aprilisowej i stwórz świat o nazwie Assassinek i trochę po nim polataj. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to już wam tłumaczę. Mojang kiedyś wydał wersję Prima Aprilisową, w której tak jak postawicie portal do Netheru, napiszecie w książce coś i wrzucicie ją do portalu, to portal zabierze was do świata, który opisaliście w książce. Czy ma to sens? Nie. Czy jest to dziwne? Tak. Tak więc sprawdźmy teraz, jak wygląda mój świat. Jak wygląda Assassinek. Mamy itemy. Czy to oznacza, że wcale nie jestem taki pusty? Być może. Widzę, że tutaj tylko drewniane itemy i jedzenie. O kurde, co to jest? Co to jest? Tak wyglądam? O, kamienne itemy. Gigapog. O, tu jest lawa. Co to jest? A, okej. Ej, dobra, to jest... Halo? Skład węgla? Podczas rozmowy doszły do mnie pewne wnioski na temat tego świata, więc posłuchajcie uważnie. No wygląda to bardzo postapokaliptycznie. Nawet mamy jaskinie. Bedrock. O, tu coś jest. No dobra, zobaczmy jak wygląda end. Okej, tak wygląda end. O kurde, ile mam FPS-ów? 15! Dobra, wróćmy stąd. Gdzie my jesteśmy? Ta wersja jest strasznie chora, wiecie? Jakby nie wiem, co tu się wytworzyło nam. No strasznie dziwne budowle. I powiem wam szczerze, jakbym kiedyś takie coś w Minecrafcie zobaczył, to bym się wystraszył. Siema, stary. Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Jak żeś tu trafił? Nie zostawiłem suba u ciebie na kanale. A? No właśnie. Dobra, to jest fest dziwne, nie? Choinka z dywanów. Nie, dobra, jakby ja mam dosyć, nie? Mi to już głowę poryło wystarczająco. 11 zadanie oczywiście zaliczone, a teraz Skywars, ale itemy tylko z mojej wyspy. Dobra, let's go. Oj, słabe to będą itemy. Oj, i to jak bardzo słabe. Dobra, lejemy gościa, nara. Szkoda tylko, że zleciał, bo tak to bym sam mógł z niego itemy wziąć. A tak to niestety. Okej, fajnie. Co? Trzeba się będzie chyba wbić tutaj na ziomeczków. Taki jest plan. Dobra, lecę tam. Nara! Ty też nara! Dobra, został mi ostatni ziomal. Kurde, głupio byłoby to zepsuć, co? Ja już nie mam budulca. Poczekajmy, aż się border będzie zmniejszał może. No nie zleciał. Co? Dobra, mam trochę lepszy plan. Zakradnę się na niego. Nie! Tak! Mamy to za pierwszym razem! Zachowując się niczym rasowy ninja, zaliczyłem to wyzwanie. Stwórz perfekcyjne koło w Minecraft. Do stworzenia koła wymagane jest choć trochę IQ, którego mi brakuje, więc musiałem posłużyć się filmikiem na YouTube, więc postawiłem kilka komand bloków, powpisywałem jakieś fikuśne komendy, a oto rezultat. Dobra. Robi się... Mamy perfekcyjne koło, a nawet dwa. Jo, pierdziele, jak to wygląda. Jo, widzicie to? W sumie dziwnie było, gdybyście tego nie widzieli. Ale nieźle. Zaliczamy 13 zadanie, a przed nami Bedwars, ale na F5. Bedwarsy na F5 to nie jest żaden ciężki challenge, tak mi się wydaje. Już kiedyś takie coś robiłem swoją drogą, więc myślę, że powinno pójść gładziutko. Już widzę, oponent do mnie leci. Bad tradzik będzie. Chodź tu, koleżko. Nara. Wow. Trzeba uważać. Speed beach na F5. Nieźle. O, pan biały. Ale go sobie zostawimy. Elo. No i nara. Okej. Nara. Ej, serio? Dużej tragedii nie ma, nie? O. Nara. Tu mamy pana białego. Ja bym go szybko sobie ciachnął. Zrobił mu ciach, babkę w piach. Narka. Łe! Co ty tu robisz? Nara! Wygraliśmy. 14 zadanie także było banalne do zaliczenia, dlatego 15 to Bedwars, ale musisz grać na odwrót, czyli w lewej ręce masz myszkę, a w prawej klawiaturę. Dobra, zamieniamy myszka do lewej, klawiatura do prawej. Ale mam syf na biurku. No tak się nie da grać. Dobra, pobudujmy sobie łóżko. Dobra. No co mi się dzieje? Czemu? O właśnie. Dobra, wiecie co? Ja chyba muszę poczekać na jakiegoś ziomka, bo ja nic nie zrobię. Shift, ciach. Dobra, buduje się. To i tak wielki sukces. I co? Ja go zrobiłem? Szybko. Ciach, ciacho. Okej, wiecie co? Oj, to był błąd. To był błąd! Zbuduj portal do Netheru na Bedwars. To będzie ciekawe, bo w sumie nigdy nie testowałem, czy wyjdzie portal do Netheru, czy nie. No i wiadomo, tego typu przedsięwzięcie wiąże się z dużym ryzykiem, że po prostu się nie uda, bo ktoś mnie zabije. Ale nie wydaje mi się. Pójdźmy sobie najpierw na mojego sąsiada. Zeskoczmy do niego. Zabijmy go. Dobra. Zjedzmy mu beda. Zjedzmy refa. Ciachnijmy go. Nara. I teraz możemy pomyśleć o tym, żeby pójść na środek. Tylko najpierw ten wafel do mnie polazł i już nie mam łóżka, więc muszę uważać. Nara. Elo. Zbierzmy sobie teraz emeraldy. No co? Czerwony tu jest. Ktoś mi zebrał emeraldy. O nie, to będzie ciężkie. Dobra, robimy stąd ucieczkę. No chłop, próbujemy... O nie, 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 nie. Dobra, walimy ucieczkę stąd, kurde. Zbierzmy sobie kolejne emeraldy. Nikt mnie chyba nie goni. Dawaj go, dziada. Nara. Kolejny. No nie. No i niestety nie zaliczamy tego wyzwania. Przejdź Minecraft w 2D. W sumie nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, więc po prostu pobrałem pierwszą lepszą mapkę z 2D i ją odpaliłem. Mamy krówkę. Siemanu. Nie wiem, czy to jest dobry... A nie, dobra, to jest spawner. Nieważne. W ogóle czuję się bardzo klaustrofobicznie. I nawet twórca tej mapy napisał, że można się tak czuć. Serio tak napisał. O tutaj. Dobra, zróbmy sobie narzędzia podstawowe. Ciach, ciach, ciach. Okej. A czekajcie. Kurde, nie zobaczę tak, nie? Co jest pode mną? Nie zobaczę, bo tu są bariery. O, żelazo! Dawaj, dawaj. A co tu jest? Jakiś spawner. Szybko trzeba to skopać. Dzięki. O kurde, mamy mega dobre itemy. Słyszę jeszcze zombiaki. Ej, wykopałem spawner. Jak to jest możliwe? Dobra, przepalmy sobie. Złoto mi do niczego się nie przyda. Kurde, no ciekawa ta mapa jest. Ciekawe, czy jest coś tutaj. O, żelazo. Mamy diaksy. Let's go. A tu chyba kolejny spawner. Czy to jest ten? A nie, to jest chyba tego. Ale słyszę zombiaki. Ej, chyba pode mną są zombiaki. Łe! No oczywiście, że są. Dawaj to. Co to jest? Mamy elytrę, ale ona nam się na nic nie przyda. Aż oplułem monitor. No i tak w sumie przez dłuższy czas przepalałem sobie żelazo i jedzenie. Później eksplorowałem sobie mapę i zacząłem się uzbrajać. Zróbmy sobie zbrojkę. Palmy jedzonko. Nie no, ogólnie zadanie dosyć ciekawe, bo nigdy nie grałem na takiej mapce. O kurde! Nie no, mega! Już mi się to podoba. O, kolejny spawner. Enchanting table i kowadło, okej. Możemy nasze książki wykorzystać, ale na razie nie widzę większego sensu. Mamy tu opsa. Mamy kolejne diaksy. I jeszcze jedne. Mega sprawa. Przez dłuższą chwilę kopałem, znalazłem diamenty i jeszcze więcej diamentów. Zrobiłem sobie diamentowe spodnie i kill off. Spytać mnie, po co ci kill off? Ano wpadłem na pomysł, że skopię sobie obsydian i zrobię sobie portal do Netheru, więc wziąłem się za kopanie obsydianu i jego stawianie. Już mamy prawie cały portal. Jeszcze tylko flinta będę musiał mieć. Dlatego musiałem się teraz wybrać w poszukiwanie gravelu. Skopałem gravel, zaraz go stawiałem i tak w kółko, dopóki nie wpadnie mi flint. Dobra, mamy flint. I tu jest woda. Tu jest skrzynka. Czy mamy tu coś jeszcze ciekawego? Spawner świnek jest. Nie jest nic ciekawego, a tam już się mapa kończy. Dobra. Ciach, ciach. Dobra, idziemy do portalu. I teraz nie mogę tego zrąbać, bo później nie będę miał jak wyjść. A dobra, sprawdźmy to. No i niestety tego zadania nie zaliczamy, ponieważ nie mam jak przejść Minecrafta w 2D, ponieważ ta mapa się do tego nie nadawała, a czas mnie gonił, więc... Bedwars, ale co chwila możesz mieć o jeden przedmiot więcej w EQ. Zaczynasz od mieczyka. Muszę to dobrze rozegrać, bo nie mogę sobie budować łóżka. Muszę odblokować kolejny slot, więc poczekajmy sobie na naszego rywala. A w ogóle użyłeś kodu Assassinek już na Coxcraftie, czy jeszcze nie? Bo mi się nie wydaje. Dobra, idzie mój przeciwnik. Będę go musiał dobrze tutaj skontrować, bo on pewnie od razu zeskoczy na wyro. Cicho, cicho. Dobra, już mnie widział. Nara! Dobra, mamy budulec. Możemy teraz kupić budulec. Dobra, obudujmy sobie łóżko na szybko. Pójdźmy sobie do góry. Trzeba będzie zdobyć kolejnego killa. Nara. Okej. Elo. Mamy z trzeciego slota uaktywowanego. Teraz trzeba na czwartego. Dobra, lecimy z nim. Dawaj. Okej, mamy 4 sloty. Dobra, na razie nasz ekwipunek wygląda tak. Nie jest źle. Tam jest pan biały. Pan biały do nas zaraz przyjdzie. Albo i nie. No, jesteś jakiś... Dobra, pójdźmy sobie tu. Wyrzućmy drabinki, żeby móc... A nie, czekaj, to ja zrąbałem. Nieważne, tej drabinek nie było w ogóle. Przydałoby się zrobić jeszcze jakiegoś killa, bo chciałbym mieć możliwość podniesienia diaksów. Chociaż w teorii, wyrzućmy tu firebole, weźmy diaksy, wróćmy do bazy i podnieśmy firebole. Mega mądre. Sam siebie zaczynam zaskakiwać moją mądrością. Okej, łóżko mam już rozwalone. To może oznaczać tylko jedno. Albo odblokuję sobie jeszcze jednego slota, albo już nie odblokuję nic. Ten ziomal powinien być gdzieś tu, ale go nie ma. A nie, on jest u mnie. Okej, on jest diamentowy. Oj, dobra, jest po mnie. Słyszeliście to? To było picie potki. Zaliczamy drugie od końca zadanie, a 19 zadaniem jest zrób wędkę na wersji 1.1.1. Więc teraz musiałem cofnąć swoją wersję do 1.1.1, utworzyć świat i rozpocząć wykonywanie zadania. Nie no, to zbyt nostalgicznie wygląda. Dlaczego ten Minecraft był taki piękny, kolorowy, a teraźniejsze Minecrafty są takie wyżółknięte? Mamy sadzonkę! Dobra, to teraz czas na ciekawostkę. Wiecie, że kiedyś się mówiło, że jak trzymacie lewy i będziecie ciskać prawy przycisk myszy na myszce, to że szybciej się będzie kopać? Tylko to wcale tak nie działa. Teraz to czasy JJ Jokera, to mi się fest przypominają, nie? Słuchawki mi się rozładowują. Szybko! Kryzys zażegnany. Oja! Dobra, ta muzyka jest zbyt nostalgiczna, żeby ją słuchać. Ja nie zasługuję na to. No przecież was podłączyłem, czemu piszczycie? No ten Minecraft serio jakoś mniej depresyjnie wygląda, nie? Co się drzesz? Aha, już wiem czemu mi piszą słuchawki, że się nie ładują. Bo może trzeba byłoby kabel podłączyć. Dobra, to teraz przydałoby się lekko przyspieszyć, bo czas nas goni, więc wszedłem do jaskini po pająki. Jak się okazało, ich wcale tam nie było, więc ją opuściłem, a po drodze znalazłem kurczaka. Siema, kurczak. Przepraszam. Następnie, kiedy czekałem na zachód słońca, stało się to. Nie no, trzeba czekać, aż słońce zajdzie, bo ja nie wiem, co się w ogóle stało. Czemu one się nie respią, jakby... Ty, mob spawner! Pierwszy raz widzę mob spawner na tej wersji na powierzchni, jakby... I to jeszcze zombiaków. O, skrzynka. Ej, czekaj! Mamy to! I ta wędka nie ma całkowicie zastosowania, po prostu jest. Ale zrobiliśmy to zadanie! Zagraj na najstarszym teksturpaku. Jesteśmy właśnie na najstarszym teksturpaku. Jakby, on jest dziwny. Ja to na przykład za czasów JJ Jokera i Gnomka, to na przykład nie lubiłem takich tekstur, nie? A tutaj są bardzo zbliżone tekstury. No i tak to wygląda. Okej, ej! Kolego! Spokojnie! Nie odlatuj mi tutaj. Dobra, ja odleciałem. Aha. To jest spryciarz, co? Boże, jak ten kill off wygląda. O, no nie! O, nie. No ty... Farfoclu! Jeden z drugim. I trzecim. Nara. Kurde, będzie ciężko, wam powiem.